Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i rozdział zaczynamy od backstory na Punk Hazard, które miało miejsce 26 lat temu względem obecnej fabuły, kiedy wyspa wyglądała jeszcze normalnie i działało tam normalne laboratorium rządowe. No i profesor Clover spotkał się tam z doktorem Vegapunkiem. Co ciekawe, przy Vegapunku są dwa smoki. Jeden z nich to prawdopodobnie ten zabity przez Zoro w przyszłości. No i generalnie Clover prosi doktora o pomoc w sprawach pustego wieku. Ale Vegapunk odmawia, bo pracuje teraz dla rządu. I to, nad czym on obecnie pracuje, jest ścisłą tajemnicą. Dodając, żeby Clover zostawił przeszłość, bo nie znajdzie tam odpowiedzi na temat dobra i zła. Clover go kontruje, że jego brat umarł z powodu takiego, iż miał tylko przydrostek D w nazwisku. I profesor zwyczajnie nie potrafi zaakceptować takiego świata, gdzie człowiek ginie tylko dlatego. Jednak Vegapunk dalej mu odmawia pomocy, tłumacząc się, że ludzie zawsze umierali. Natomiast Clover odpowiada mu, że kiedy pokłada on puzzle historii, to Vegapunk nie będzie mógł tego zignorować. I duchy przyszłości odezwą się także do niego. Przeskakujemy w czasie o 4 lata. Jesteśmy po incydencie na Oharze. Caesar Clown wyśmiewa Clovera, że każdy, kto grzebie w pustym wieku, tak kończy, czyli umiera. Natomiast Vegapunk jest smutny i widzi, że tylko mała Robin przeżyła cały incydent. I doktor także jest pełen podziwu dla Clovera, że był tak zdeterminowany nad swoimi badaniami, że był w stanie pogodzić się ze śmiercią. I doktorek zastanawia się, czy on czasem nie sądził, że Vegapunk także pójdzie w jego ślady. Wracamy do teraźniejszości. Mamy kontynuację nagrania Vegapunka, gdzie mówi on, że to zwycięzcy piszą historię, a słowa prawdy mogą zatonąć w oceanie, lecz światło prawdy wciąż może wyjść na powierzchnię. Powracamy na statek słomianych, Lily wstrzymuje aktywację Cap the Bust, twierdzi, że jeśli Venus ich zaatakuje, to nie uda im się wylądować zgodnie z planem. Ale niespodziewanie nokautuje ją Atlas, prosi słomianych, by się nią zajęli i wierzy w nich, że odnajdą One Piece'a. Let's go, czarnobrody! Yeah! W międzyczasie York się cieszy, bo sygnał Lilith zanikł i uznała, że ona nie żyje. No i co? Atlas wychodzi naprzeciw Venusa i traci rękę w konfrontacji z nim. A słomiani nareszcie użyli Cap the Bust do ucieczki z wyspy. Przechodzimy do statku olbrzymów, gdzie Luffy i giganci zachwycają się żelaznym gigantem. Robot zaczyna rozmawiać z Luffym i cieszy się, że ponownie po latach mógł spotkać Joy Boya. Gumiek oczywiście nie ogarnia, że chodzi o niego. Żelazny gigant zaczyna wspominać bitwę sprzed 900 lat i decyduje się na obronę Joy Boya przed Gorosei. Co ciekawe, tylko Luffy był w stanie usłyszeć robota, a reszta i olbrzymy się zdziwili, że był w stanie ten robot coś powiedzieć. Marynarka ponownie zaczyna strzelać w statek olbrzymów i przy pierwszej konfrontacji z Jowiszem traci żelazny gigant rękę, a następnie go przytrzymuje na dłuższą chwilę. Natomiast Saturn przeskoczył ich obu i wylądował na statku gigantów. W tym samym czasie słomiani wreszcie wylecieli w kierunku oceanu, gdzie Atlas w stosunku do Venusa użyła ataku autodestrukcji, zadając mu 200 punktów obrażeń. No po tym ataku musi iść niestety do Poké Center. No w tym momencie York się ucieszyła, że nareszcie jest ostatnim Vegapunkiem, Jowisz i Merkury szykują się na klepanie z żelaznym gigantem, a rozdział się kończy już chyba ostatnimi słowami Vegapunka z nagrania, gdzie mówi, że załoga Rogera opłynęła cały świat, a prawdziwe nazwisko Rogera to Gold D. Roger, czym szokuje ludzi na świecie. Dodając na koniec, że jest on konfidentem, ewentualnie 60. I ogólnie to, co powiedział w tym nagraniu, pewnie zdeterminuje przyszłość czy coś takiego. Rozdział tak samo dobry jak poprzedni, ode mnie 7 na 10.
przemyśleniach, no to po pierwsze temat Lilith wydaje się chyba już oczywiste, że raczej do Sumianych dołączy, ewentualnie będzie takim dłuższym sojusznikiem jak Law. No ale z drugiej strony nie ma ona się gdzie podziać, straciła miejsce mieszkania, nie ma do kogo się udać, więc chyba naturalne jest to, że stanie się członkiem załogi. Tak typuję. Mam nadzieję, że trafię. Lilith wydaje się fajną taką postacią do zbudowania. Z drugiej strony też jest cyborgiem. Będzie też posiadała motywację rewanżu na York. Także patrząc na to, jak ekscentryczna jest załoga Luffy'ego, że to jest ryboluć, człowiek, który powróci do życia, różne wyrzutki i tak dalej, no to Lilith w tej koncepcji pasuje do załogi. A przy okazji Yamato może dołączy na Elbafie. W dalszej części przemyśleń, no to oddajmy hołd Goat D. Atlas. Wszystkiego dobrego po drugiej stronie. Kiedyś tak wszyscy tam się spotkamy, także Atlas, do zobaczenia. Mam nadzieję, że twoje poświęcenie nie poszło na marne. Co do profesora Clovera, no to nie spodziewałem się, że akurat on będzie D, no ale miło poznać jego motywację odnośnie tego, czemu chciał badać pusty wiek. I pojawiło się w spoilerach coś takiego, że Robin może mieć D w nazwisku, no ale ten rozdział nigdzie tutaj na to nie wskazuje, a raczej po prostu ewentualnie płakała po profesorze Cloverze. No ja nie wiem, na jakiej podstawie tutaj sądzić, że Nico D. Robin niby jest, no ale mam nadzieję, że Oda nie pójdzie w tym kierunku, to byłoby słabe rozwiązanie. Niekoniecznie każdy musi mieć D w nazwisku, żeby walczyć z rządem, tak? Mam nadzieję, że nie pójdziemy w tym kierunku. Z ciekawszych rzeczy są jeszcze te smoki. Wątek smoków często powraca gdzieś tam w tle, także mam nadzieję, że Oda go w końcu wyjaśni, bo to też jest ciekawe. A, i z ciekawszych rzeczy jeszcze w historyjce okładkowej okazało się, że Denjiro został Daimyo Kibi. Ale serio, ta historyjka okładkowa z Yamato jest tak nudna. Historyjki okładkowe już bywały nudne, ale przynajmniej coś wnosiły do fabuły. Ta historyjka jest tak nieciekawa. Autentycznie nie chce mi się jej mawiać za wszelką cenę. Całe moje ciało się sprzeciwia, by cokolwiek mówić o tej historyjce okładkowej. Także to tyle ode mnie, dajcie znać, co myślicie. Ja byłem Kapelusznik i na razie.